Buduję, remontuję, naprawiam. Kupuję, testuję, oceniam. Jestem samodzielny. O moja wiato, jaka ty jesteś brzydka. Co za wstyd. A może by tak zbudować takie coś? Wiem, że trochę roboty będzie, ale kto nie ryzykuje, ten nie ma fajnego budynku. W tym odcinku pokażę ci, jak samodzielnie zbudować elegancki budynek gospodarczy. System szkieletowy. Trochę palet, trochę blachy i będzie elegancko. Moja dotychczasowa wiata posiada 4 stanowiska na powiedzmy 4 pojazdy. I tak już niech zostanie. Najpierw budujemy połowę, a drugą później. Wybieramy humus, sypiemy piasek i zagęszczamy. To jest właśnie prosty sposób na wyrównanie powierzchni. Obracamy paletę, wyciągamy z niej po 2 deski i szorujemy, ciągnąc tę paletę. Jest ciężko, ale powierzchnia jest wtedy równa. Dookoła robię opaskę z desek. Wysokość 15 cm. Do środka folia i lejemy beton. Gruszka, B25, buława i beton jak malowany. Potrzeba matką wynalazku. Grabie, do których wystarczy przymocować rurę wodną PE i w ten sposób można fajnie wygładzić powierzchnię. Niestety, mnie zaskoczył deszcz, więc to, co było pod dachem, trochę się zmarszczyło. No cóż, ryzyk fizyk. Powiedziałem wam, że budynek postawię częściowo z palet. To prawda, poszycie zewnętrzne, zamiast z płyt OSB, będzie z palet. Pokażę wam, jak szybko takie palety rozłożyć na czynniki pierwsze. Naturalnie budynek stawiamy zgodnie ze sztuką. Na beton rozwijamy papę, na nią kładziemy impregnowaną podwalinę, przytwierdzamy do betonu i następnie stawiamy ściany. Jak dokładnie postawić budynek szkieletowy, znajdziesz w innych filmach na moim kanale. Teraz widzicie, jak obijam ściany zewnętrzne paletami. Fajnie, prawda? Powoli zaczynają się schody, ponieważ muszę dalej rozkręcać wiatę, gdyż robi się mało miejsca na budowie. Jak dobrze wiemy, dzisiaj każda pomoc jest nieoceniona, dlatego nawet 6-latek uczy się obsługi wiertarko-wkrętarki. Mam już 4 ściany, więc powoli zaczynam myśleć o dachu. Dach robię sprawdzonym sposobem. Najpierw deska kalenicowa, do której będę kręcił krokwie. Wiem, moje brzydkie kaczątko wygląda... Ach, szkoda słów, ale proszę, wytrzymajcie jeszcze chwilę. W sumie to sobie pomyślałem, że jakby to ocieplić, to można zrobić z tego normalne mieszkanie. Ale nie o to tutaj chodzi. Ma być magazyn zamiast wiaty. Na tym poprzestajemy. Dach robimy tradycyjnie. No prawie. Zwróćcie uwagę, że zamiast kontrłat są deski, które zostały po rozbiórce palet. Jak ma być eko, to niech będzie na całego. Całość owijam folią wiatroizolacyjną, zgodnie ze sztuką. Przy okazji robię też stelaż na blachę elewacyjną. Stelaż oczywiście z desek, po paletach. W środku już miło i przyjemnie. W międzyczasie, w oczekiwaniu na zamówioną blachę, wpadłem na pomysł. Skoro zostało mi trochę kantówek z konstrukcji, to zrobię sobie antresolę. Jak w takich, wiecie, nowoczesnych małych domkach. Blachę, która została mi z wiaty, obróciłem na drugą stronę i obiłem nią ściany od środka. Półki, półeczki i przestrzeń zagospodarowana.
Czas na blachę na zewnątrz. No, tu musi być już ładnie. Nie byłbym sobą, gdyby nie było jakiegoś bajeru. Kupiłem ledzik do zastosowania na zewnątrz budynków i rozprowadziłem po całości. Film z budowy drugiej połowy również pojawi się na profilu. Jeśli podoba Ci się moja praca, subskrybuj, polub i buduj, bo to nic trudnego. Samodzielnym.